Nieustannie jesteśmy w Grodzisku Mazowieckim, ta sama hala przy Westfala, Bingla Cup, już szósta edycja, a ze mną już po dobrej połowie dnia turniejowego jest Milena Stefanowicz. Milenka, dzień dobry, powiedz nam, skąd przyjechałaś do nas, do Grodziska? Z Lidzbarka. Z Lidzbarka Warmińskiego. Świetnie, ile masz lat? I jak długo już trenujesz tę dyscyplinę sportu, czyli tenis stołowy? Lat mam 7, a tak to trenuję pół roku. Trenujesz pół roku. Wiem, że trenuje również twój brat, ponieważ z nim rozmawiałem. Trenuje dłużej. To brat był dla ciebie taką zachętą do treningów? Czy pojawił się ktoś inny, kto powiedział, no Milena, chyba to jest dyscyplina dla ciebie? Mój brat był zachętą. Brat był zachętą? Oglądałaś, zazdrościłaś mu bardzo, że chodzi każdego dnia na treningi, przychodzi zmęczony, a jeszcze sobota i znów treningi i powiedziałaś, chce się tak zmęczyć? Mhm. Ale powiedz, te treningi to traktujesz jako takie zmęczenie, czy raczej to jest wspaniały, fajny czas spędzony przy stole, na pewno spodziewam się, z miłymi, sympatycznymi ludźmi, którzy pracują w twoim klubie? Fajny czas. Fajny czas? A ile tego czasu spędzasz podczas treningu? Godzina, dwie, trzy? Ranny trening 4 godziny, a popołudniowy 3. Poranny trening 4 godziny, popołudniowy 3? Proszę Państwa, 7 godzin dziennie. To chyba mama musi przynosić Ci jedzenie na halę. Przynosi. Przynosi, proszę bardzo. To ty już będzie za chwilę, że więcej czasu spędzisz na hali niż w szkole czy w domu. Ty chodzisz do szkoły już, czy dopiero zaczniesz teraz? Dopiero zacznę chodzić do pierwszej klasy. Dopiero zaczniesz. No to zaraz zacznie się umiejętne dzielenie tego czasu, tak? No bo będzie szkoła, miejmy nadzieję, że będziemy chodzić, nie będziemy się musieli w domu uczyć. Do tego treningi, jesteś gotowa, żeby tyle wysiłku włożyć w swój rozwój tenisa stołowego? Jestem gotowa. Jesteś gotowa, świetnie. A jak Ci dzisiaj poszło? Miałaś 3 mecze w grupie z dziewczynami, pewnie starszymi. Jak się grało? Dobrze. Dobrze się grało. A jakie były wyniki, pamiętasz? Wiem tylko, że dostałam jednego walkowela. O proszę, czyli tak się zdarzyło, że nawet zwyciężyłaś walkowerem. Jesteś pierwszy raz w Grodzisku Mazowieckim, podczas tego turnieju? Chyba drugi. Chyba drugi. Spoglądam na mamę, drugi? Drugi raz jest już w Grodzisku? No pomyliła może Grodzisk Wielkopolski z Mazowieckim. Pierwszy raz. I jak Ci się tutaj podoba u nas na hali podczas tego turnieju? Dobrze. Dobrze, jest fajnie. Za rok wrócisz, przyjedziesz. Już po kolejnym roku treningów, doświadczenia więcej nabierzesz, siły, techniki. Tak, przyjedziesz za rok do nas? Cieszę się. Milena, a ty grasz prawą czy lewą ręką? Jesteś praworęczna czy leworęczna? Praworęczna. Praworęczna, tak? Super, a czy już masz jakiegoś ulubionego zawodnika, takiego dorosłego, którego oglądasz, znasz ich imiona, nazwiska? Kojarzysz, czy jeszcze się tym nie interesowałaś? Mam. Aż, o to mnie zaskoczyłaś pozytywnie. Panią Martę też, jaka zaskoczona. Proszę, zobacz. No to zdradź nam, kto jest tym ulubionym zawodnikiem, bądź zawodniczką. Aż gluby, czy nie? Słuchaj, ulubiony to może być z klubu. Jeżeli jest w klubie ulubiony, to niech będzie z klubu. Ja przynoszę chłopak. Proszę, a nie z klubu? Może być z zagranicy, jeżeli znasz. Adam Szmotel. Brawo, super, czyli nie dość, że grasz, to jeszcze interesujesz się całą rodziną tenisową. Milena, rośnie nam, proszę Państwa, na pewno zawodniczka, bo tutaj trener młodzików, który przez chwilę nam przed wejściem opowiadał, widział ciebie trenującą. Pierwsza na treningu i ostatnia z niego schodziłaś podczas obozu. To musi być chyba miłość do tego tenisa stołowego. To teraz zrobimy serduszko dla wszystkich, którzy
kochają tenisa stołowego. Milena, dobra? Do kamery. Robimy serducho. I jeszcze pozdrowienia dla kogoś w Lidzbarku. Kogo pozdrawiasz? Natalka Bogdanowicz. Natalka Bogdanowicz. Natalka, pozdrawiamy Cię i wysyłamy pozdrowienia prosto do Lidzbarka. Dziękujemy bardzo.